Jak masz na imię? Mateusz. Mateusza macie, chłopaki. Super. Macie Mateusza. To jest kierownik. Jest Mateusz. Jest, super, zgadza się. Chłopaki, tu macie następnego Mirek. Przyjaciela. Jak? Mirek. Mirka macie. Cześć Mirek. Siemka Mirek. Cześć. 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 I mamy jeszcze, kogo możemy? Dobra. Super. To co, mamy zadanie. Musimy... Nie. Tak. Ja tu musisz to... Nie, Zarabię, pasuje. Lepiej abyś ty pchał wózek. No nie, a kto będzie szedł no, z przodu? Ty będziesz pchał, będziesz patrzył. Nie będzie widział cię. Jak nie będzie widział? Ale mogę jechać wózkiem. Dobrze, ty mówisz. Waszym zadaniem jest tak poprowadzić skarba, aby dotknął dowolną częścią ciała każdego balona i tym samym zaliczył wszystkie checkpointy. Musimy ten wózek przenieść na drugą stronę. Przez te stoły. Na cienku? Tak. Ale to ja muszę opaskę mieć. Bo nie dostałem jeszcze. No, daj jeszcze jedną opaskę. Jeszcze jedną. Jeszcze jedną. Możesz nogą. Cztery, hop. To dotknij nogą, czekaj. Nogą. Dobra. Mamy go. Odbierający. Trzeba do siebie, nie? Tak. Aha, jeszcze tam. Tak. Prawą ręką. Pokaż, gdzie jest balon. Nie? Ej, dotknij tego balona. Tutaj. Ręką tylko dotknij tutaj. Dotkniesz balona? Dotknij. Czekaj. Daj Marysiu rękę, bo my jeszcze stoimy. Dobra, zobacz. Tu jest balon, dotknij. Zamienimy się miejscami, tak, bo Marysia musi iść. Patrz Mateusz, trzymaj się mnie. Ja będę ci mówił, gdzie masz dotknąć balona. Szukaj ręką balonika. Dotykaj stołu. Szukaj ręką balonika. Kasia, przesuwaj rękę w prawą stronę. No, no, no. Jeszcze trochę, zobacz, może już będzie. Jest. Jest, no to super, to dobra, prawda? Daj mi rękę, będzie bezpiecznie. Jesteśmy, słyszymy się, działamy głosowo. Dobra, czekaj, poczekaj, Kasia musi podejść. Kasia ostrożnie powoli do przodu. I szukaj balonika. Świata w tym zbijaniu tego. Tak, musimy wygrać. Jedziemy. Skanuj. Warszawy, z Poznania. Bardzo. A ty? Bo Maciek jest z Warszawy na przykład. Dobra, tutaj warto, tak? Jedna porządna grupa, silna, mocna. Tym razem czeka was test na współpracę. Waszym zadaniem jest przelać wodę z wiadra do garnka tak, by go wypełnić. Ale garnek stoi w kręgu, do którego absolutnie nie można wejść. Wspólnymi siłami musicie pokierować wiadrem tak, aby wykonać zadanie. Pamiętajcie, każda osoba trzyma jeden szturek. Tutaj jest krąg. Zobaczmy, jak to wygląda. Uwaga. Każdy ma trzymać sznurek. Nie możemy wchodzić. No powiedzmy, że tak. Dobra. I każdy ma trzymać jeden sznurek, nawet jeśli jest was dobra, za dużo. Dobra, czekaj, podnieś mi to. Trzymać sznurek. Panowie, my was przeprosimy, bo Marysia woli prawą rękę. Dobrze. Proszę. Panowie, my nie musimy teraz wygrać. Pociągnijmy wiadro do góry, oblejmy się wszyscy. Słuchajcie, ja bym zrobił tak. Kasia. Troszkę popuścisz, Kasiu, a wy trochę do góry. Ale słuchajcie, a może niżej wiadro? No, niżej, do siebie, chłopaki, do siebie. Dobry, oj, to powoli, powoli. Nie. Leci, leci. Ale się dolało, ale większość się dolała. Jeszcze raz. To nie jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Chcecie jeszcze raz, czy nie? Tak, tak, tak. Jeszcze, jeszcze. Raz, jeszcze, jeszcze, jeszcze. I teraz, 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 teraz. Pilek, a Kasia, mamy wszystko. Jest! Chcę wam powiedzieć, że gdybyście na początku powiedzieli, że nam się tak uda, to nie uwierzył. Bioda. Nie mam. Kto, mi, kto ostatnio odzyskał? Cześć wszystkim, z tej strony Karol. 7 rano, 2 września. Wielki finał akcji Szerpowie Nadziei. Idziemy do Doliny Gęsienicowej. Pogoda na razie średnia. Ale mam nadzieję, że wszystko jakoś się poukłada i nie będzie padało. Dobrze, Marysia, przyjrzyj się dokładnie. To tylko Marysia jeszcze będzie nas więcej, nie? Będzie nas więcej. No to ja to daję Marysię. Chcę ci zdjęcie zrobić. No, ciśnij. A teraz na tle Okay, jesteśmy w Brzezinach, startujemy. Za chwilę ruszymy na szlak w stronę Doliny Gąsienicowej i zobaczymy, czy się uda na Kasprowy. Nie
zaśpiewacie kolorowe sny, to nie jadę. I wszyscy w samochodzie. Kolorowe sny, proszę bardzo, proszę przejść, na prawą stronę, żeby mogli przejść. O, Damian podłapał, też jest gotowy na imprezę. Pan Samy, do widzenia. Będę powiedział tak, fantastyczna górska woda prosto z Wrocławia. Ale ja, żebyś wiedział. Bo przyjechała z Wrocławia. No to trzęsienie. Nie wiem. Normalnie może robić tym, w skarbówce. Niestety, to będzie łagodna kontrola. Musimy zająć się dobrze. Tak jest. Dobra, jemy, pijemy, max 10 minut. Nie rozsiadamy się, lecimy dalej do murka. Ja lecę na tyły. A jest jeszcze ten... Jesteś, zobacz, wszystko będzie w telewizji. Tylko do zdjęć biorę, nie? Brunek, to pierwszy! Dobra, muszę puścić, bo się... Ja nie wykleję. To od Roberta jest. Halo. Roberta mogę. Robert. To od Roberta jest. Szukaj Roberta. On pcha wózek, który. Jeszcze jeden. Powiedzieli, że dwa, ale już zbiega ten jeden. Dobra. Będziemy rozpędzeni. Z kamerą jest najtrudniej. Okej, doszliśmy, jest murowaniec. Dzisiaj tu już drugi raz jestem. Rower z piona. Ale pomarańczowo. Cześć Emil, piątka. Wsuwają z szarlotki. Nie wiem, czy będę szedł na kasprowy, bo faktycznie wyrypa niezła. Ale... Dobra, Bruno, będzie pęsło. Chodź tu na lewo. Cześć, cześć. Czy wy sobie poradzicie, słuchajcie? Tak. Na razie tak. Dobra, ale tam są jeszcze Zebelinka, która może pomóc. Nie, wiesz co, na razie jest okej, bo za dużo osób też zabija się, nie? To jest wąsko jednak. Uwaga, idzie do góry. Pyk. Bruno, jest uśmiech, co? Uwaga, co tu nie wiem. Nie wiem, kto ma większą zabawę. Dobra, podejdź. Bo musimy chyba ten... spokojnie sobie iść. Czekajcie. Przejdziemy. Mi zostaje noga. Jak się idzie? O tam! Nie widać gdzie. Tak? No pewnie, powiem ci, że ten budek jest dużo trudniej niż. Który, tamten? No.
to, bo i tak cały czas musicie go nieść, nie? Cały czas. My nie wjedziemy w ogóle. Chodź jak nam idzie, ty. Widzisz? Dobrze, że dołączyłeś. Chodź jak nam idzie. Czekaj, nie w kamieniach! Oj, oj, oj. Oj, wiesz? O kurde, zaczyna kropić. Warunki na mnie straszne. Zapraszamy tutaj, tylko jednak trzymania się nas. Można się nas trzymać, jakby no, no, to łapcie się. Nie, nie, chcemy stoić. No moim zdaniem zrobiło się bardzo ślisko i nie narażę. A też mi się tak wydaje, że to... Proszę, wreszcie, zrobiło się ślisko, przepuśćmy tu dzieci. Wydaje mi się, że to jest... Tam nie zapowiada nikt, żeby to miało puścić, no. Trzeba się zejść potem. No jak wy się czujecie na siłach? Maciek, on sam zrezygnował, ten pierwszy chłopiec. Tak, nie tak. Nie chcę, niestety mam wrażenie, woda w końcu leje. Tu się robi to samo. Trzeba się ruszać. Bo ja trzymam go na plecach. Dobra, czekajcie, czekaj, bo nie wyprzedzisz nas teraz. Wyprzedzi, chodź tam. Czekaj, ja tu wejdę. Nie, chodź tu. Wejdziemy my tak samo. Zobaczcie, no nic nie zapowiada, żeby puściło. Nie, bo to tak tylko chmura, że to... A tam nic nie będzie widać. Nie będzie nic widać. Super, super. Rozumiemy. Dobra, ale próbowaliśmy do samego końca. Co myślimy, okay, to nawrotka. Dobra, to my musimy nawracać. Już wam pomagam, czekajcie, już wam pomagam, idziemy. Będziemy cały czas czekać. Dobra, teraz. Czekajcie. Chodź, pomogę. Ale jest za dobra, chodźmy na tą szarlotkę już. No. Na twarz mu pada. To co? Wiesz co, ja mu czapkę może dam, co? Może mu lepiej. No. Dajemy. To dobra decyzja, słuchajcie. Tam tak nic nie widać. Tak nic nie widać. Pełno ludzi jest na tym ostatnim podejściu, taki wężyk. Ale że coś na takie wysokości nie widzieliście. Nam nie wjechalibyśmy, nie? Bruno i tam, bo ty, może tamtędy byśmy dali raz, zobacz. Po tych głazach. Nie wiem, czy by tak nie zrobił. Od początku trzeba było. Uwaga. Się nie zmieszczę. Jeszcze sznurówki, no pięknie. Ludzie są fajne. Proszę przychodzić. Niech mama na Brunę zerknie, bo mama najlepiej go zna. Idźcie, idźcie, niech idą. Tu trochę fajnie puścić, bo będzie łatwiej. Wszystko dobrze? Ledwo co? No, już schodzimy, wiesz? Jeszcze taki nie widziałam. Ja też, jeszcze nie widziałam. Osobliwa, a? Damy radę Brunę na chwilę do góry na wózku, żeby zobaczyć. Damy. Dobra, Bruno, patrz tam. Patrz, jaka tęcza. A czy tęcza, widzisz? Widzisz, Bruno? Czy masz? Daj do góry. Bruno, zobacz tam. Triceps. O, widzisz. Triceps. Nie, widzisz to? No i musimy się tu gdzieś w prawo skierować na wodę. Dobra, to nie wiem, tak. Ja patrzyłem. Nie, tam już nie idziemy. Ale zerzymy na chwilę. Zostajemy tu. Zaparkujemy. Będzie manda. Masz tą karteczkę z tej gry? Bo tam musimy jeszcze coś zrobić. Porysować. Jak tam? Tak, ząbek. Fajnie? Co, Bruno? Fajnie? W porządku. Fajnie, nie? Tak, daliśmy tutaj fajnie. Podziwiam. Ale to pięknie. Widoki. No, oferta na zalaszczone. No tak. Stań tutaj, to mam ci zrobić zdjęcie na tle. Dobra, klikać, klikać tam ile się da. No lepiej na drugą stronę. Dobra, poczekajcie. Dla mnie jest git. Dobra, teraz. No trochę lepiej, ale to nadal długo. Nie? No. Ekstra. Super. Widzieliśmy tak, tęcza. Góry, super. To jest zimowy, nie? No. Łapki, no. No, bo jest chowamy teraz, tak jest. Chowamy sobie łapki.
Słuchajcie, najpierw dzieciaki, my, szerpowie jakby to, to my, żeby zaczekać, to my sobie pójdziemy to nawet. Właśnie. To jest najważniejsze, pamiętajcie. Oczywiście. Gdzie daleko? Nie. Jest i mama. To ostatnia prosta. Bartek, chcesz wózkiem zwozić? No? Chcesz zjechać wózkiem? Tak, dobra, mamy chętnego na wózek. Bartek, skakuj tutaj w takim razie. No. Bardzo. Proszę bardzo. Dobra, bierzemy wózki i kogo się da zwozimy. Ok, jesteśmy w Brzezinach. Koniec akcji górskiej. Godzina 18. Dajesz, dajesz! Jeszcze im mało, jeszcze! Jak widać, jeszcze niektórym jest za mało, jeszcze biegają. No, z takimi wózkami, powiem szczerze, no, przekroczyło to moje oczekiwania, jeśli chodzi o wysiłek. Ale jak jest trzech ludzi, to naprawdę jakoś to idzie, nie? Co prawda zrobiliśmy tą drogę kilka razy, tam do góry. I w tym murowańcu to nie wiem, chyba byłem za cztery razy od dołu. I jeszcze jednego skarba poza konkursem w ogóle znaleźliśmy. Rodzice pchali, więc pomogliśmy dodatkowo. Był bonus. Także no, wyrypa konkretna i chyba o to właśnie chodziło, żeby poczuć te góry, ten wysiłek. Także chyba wszyscy są zadowoleni, uśmiechnięci. Zaraz sprawdzimy. Co? Relacje na Instagram lecą? Tak? Nie. Lekko zawstydzony, bo tak trochę wysłał tego. Nie, ale ja akurat wiadomości. Nie, no. Sprawdź, czy są uśmiechy. Hamować, czekanie. Są uśmiechy. To... Wszystko wskazuje. Są uśmiechy, są. Wszyscy uśmiechnięci. Nikt nie czuje zmęczenia chyba nawet, co? Absolutnie. Same kopsy. Jest finish, tak? Finisher. Nie mamy taśmy. Nie mamy, ale najważniejsze, że dotarł do celu, nie? Śpiewać tak! No i tak trafiliśmy na głodówkę. Także jeszcze, no to nie jest prosta droga do domu. Jeszcze trochę muszę tutaj odcierpieć z kierowcami. Nie widać Tatr, słabo jest. Szkoda, ale coś tam dzisiaj zobaczyliśmy. Tam to robi konkurencję. Tak? Na konkurencję to zabijam wzrokiem. Krzysztof Lewiecki z Rembo. Cześć Karol. Pozdrawiam, ktokolwiek ogląda. Szerbowie na dziś są genialni, wspaniali ludzie. Ja się cieszę. Coś w tym jest, nie? Jakaś magia. Harcerze są w porze. Harcerze? No cała to zbieranie na ludzi, nie? Bo to jednak są chyba ulepieni z tej samej gliny i się rozumieją, nie? Jakbyś spotykał starych znajomych tak naprawdę, chociaż ich nie znasz, nie? Dzisiaj pytam turystki, co ona sądzi o tej akcji. Mówi, Boże, są jeszcze dobrzy ludzie na tym świecie. Pozdro. Pozdro. Wydaje mi się, że oprócz tego, że używamy naszych twardych mięśni i mocnych kręgosłupów do podnoszenia skarbów i do wspierania ich, oprócz tego, że używamy serca do tego, żeby empatycznie podchodzić do tych naszych skarbów i podopiecznych, i używamy, to powinniśmy jeszcze użyć głowy do tego, żeby w taki sposób serdeczny i normalny powiedzieć i pokazać innym ludziom, że to też są ludzie wcale nie inni, to są tacy sami ludzie jak my. Dla mnie, dla faceta słowo przyjaźń ciężko przychodzi przez gardło. Dla wielu facetów takie słowo bardzo ciężko przychodzi przez gardło. Nazywanie kogoś bratem, kto nie jest twoim fizycznym bratem, to jest tak samo jak mówienie przyjaźni. To są cholernie ciężkie rzeczy, a my to tak robimy. I to jest taka największa wartość, którą stąd wynosimy, że te relacje między nami, które powstają, one są nie do rozwalenia, powiem wam szczerze. No chodź Marta, gorzko. Samych nie ma barier. Dawaj.
Za chwilkę wyłożę się na kanapie, odpocznę, przemyślę sprawy, powspominam, pooglądam zdjęcia, może filmy, które tam się nagrały. Nie wiem, co tam jest nagrane. Wy już jak to oglądacie, to pewnie będziecie widzieć, co tam się działo. Nie wiem, jaki dramatyzm tam w ogóle wyjdzie, bo kręcenie kamerą i pchanie czy ciągnięcie wózka to jest w ogóle jakieś, nie wiem, abstrakcja. To jest prawie niewykonalne. Nie wiem, jak się to udawało, że coś tam w ogóle jest nagrane. To będzie sukces. Więc pierwsze takie przemyślenia to chyba zaskoczyło mnie. Jak ogromny to jest wysiłek, tak? Bo chyba nie miałem styczności w takim stopniu, no w żadnym stopniu w zasadzie, z osobami niepełnosprawnymi. Więc to, z czym mierzą się ci rodzice na co dzień, a z czym ja się mierzyłem tam w górach, to jest, no jestem mocno, mocno zaskoczony, jak było ciężko, tak? Jaka to była wyrypa. To, co do tej pory w górach robiłem, to po prostu, nie wiem, no, jakieś niewinne zabawy. Nie wiem, jak to określić. No. Do odcięcia to było po prostu ostatnio, tak? Tutaj z szerpami. To było do odcięcia, tak? Na maksa. Po prostu ile tylko było siły, aż człowieka zdusiło, nie? Więc to był tak, tego rodzaju wysiłek. No. Następnym razem jeszcze lepiej się przygotuję, bo przygotowywałem głównie nogi, bo nogi się najbardziej obawiałem. A tu się okazuje, że przy takim wózku i przy takim terenie, no to trzeba mieć bardzo mocne ręce, nie? No jakoś żyję. Nie boli mnie tak, nie bolą mnie tak te ramiona, bo coś tam siły miałem, ale naprawdę przygotowanie fizyczne rąk, co najmniej na tym samym poziomie, jeśli nie lepszym niż nogi, nie? Bo nogi to tam jak było trzech szerpów do obsługi wózka, no to jakoś to nawet szło i byliśmy szybsi od piechurów i tu nie było problemu, nie? A dopiero problem się pojawił, kiedy był trudny teren, trudne jakieś takie skałki, które trzeba było pokonywać, głazy takie, tam wózek wiadomo nie przejdzie, więc trzeba było go w zasadzie przenieść, nie? I tu się pojawiał problem silnych rąk. Mam nadzieję, że to się wszystko tam nagrało, bo tak naprawdę nie miałem okazji zobaczyć tych filmów. Dopiero będę oglądał je w domu, więc mam nadzieję, że to udało się dobrze udokumentować, jak to wszystko wyglądało, jak to było. Z tego, co nasi podopieczni mówili, to bardzo im się podobało, byli bardzo zadowoleni i chyba to jest najważniejsze. A my przy okazji też równie byliśmy zadowoleni, banany wszyscy na gębie. No nie było osoby, która się nie uśmiechała. No tak to można podsumować. Te osoby, które mają utrudnione wyrażanie emocji, to nawet one się uśmiechały i to jest po prostu właśnie miara tego, że robisz coś wyjątkowego, nie? Że to po prostu dla nich jest prawdziwe święto. W przyszłym roku na pewno też będziemy próbować dostać się tam, bo tam oczywiście chętnych jest więcej niż jakichś miejsc możliwych do zajęcia danej funkcji, ale mam nadzieję, że wszystko się uda w przyszłym roku. Będzie może nie tyle łatwiej, ale po prostu będą nas znać i zaproszą nas z automatu do uczestnictwa i wszystko jeszcze lepiej wyjdzie, jeszcze lepiej będzie zorganizowane i chyba to jest taki duży magnes, który będzie nas tam znowu przyciągał. To tyle. Na razie, cześć.